Ktoś mi mówił z twoich przyjaciół, że ty kiedyś miałeś konfrontację z całą drużyną rezerwy. Tak, to prawda. Jak to wyglądało? To wyglądało, ja nie podróżuję pociągami. Dobry, you're good. No. Czyli rozumiem, że teraz nawet jak do hotelu będziesz leciał, to samolotem. No nie, no samochód to nie jest pociąg. Okej. Okay. No. Dzięki. Miałem dwie przygody w pociągu, jakieś takie naprawdę hardkorowe, bo raz weszli mi do przedziału dwóch panów z pistoletem i nożem. Co ty gadasz? Tak, nocny pociąg z Wrocławia do Warszawy. Jak się komuś oddałem nie podoba. Wszystko, no, nawet to, czego nie chcieli. O Jezu, nie mów o tym, naprawdę, bolało? Nie. To było, wiesz, byli mili. Ale poczekaj, napadli cię? Tak. Weszli, słuchaj, do przedziału zamykanego, takiego sypialnego, otworzyli to jakoś i... Ty spałeś? Mhm. O Jezu, na śpiocha ci załatwili. Ale poczekaj, i co, nie powiedziałeś to ja, Waldek? Nie, no powiedziałem tylko, że poza tym to panowie mam jeszcze 200 zł w portfelu. Wyjąłem i dałem. Jezu, no właściwie nawet na odchodnej ich zatrzymałem. To poczekajcie, jeszcze mam sygnet. Nie żartuję. Odkurzacz. Jezu, ale to bardzo dawno to było? No to było parę lat temu, 8 lat temu czy 9 lat temu. Wstydzilibyście się panowie, Waldusia. No. I druga przygoda... Wiesz, gdzie powinieneś chować pieniądze? Tam, gdzie się chowają na granicy, jak narkotyki, wiesz. No tak. Tam, gdzie Robert wie. Tam, gdzie się prostatę bada. Tak, tak. No. Myślę, w odbyt, tak? Oj tam. No, no i od razu musisz nazywać. Oj tam. No wiesz, o co chodzi. Lewa ręka, prawa ręka. A drugi? Drugi na dworcu centralnym również jechałem z kolei do Wrocławia na zdjęcia i też jakiś to był taki popołudniowy czy wieczorny pociąg i rzeczywiście cała, no kilkadziesięciu rezerwistów mnie wyczaiło już na peronie, a oni mieli ze sobą, no poza tam jakimiś bagażami, tymi chustami, to mniej więcej skrzynkę piwa na dwóch. Okej. I bardzo chcieli się ze mną zaprzyjaźniać i gdyby nie policja, która zobaczyła to przez kamery i jakoś mnie uwolniła, no to nie wyobrażam sobie tej podróży, bo nie wsiadłem w ten pociąg, pojechałem następnym.